procedowane. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, druki nr 3599 i 3639. Pani poseł Urszula Rusecka przedstawi sprawozdanie komisji. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Panie ministrze, Wysoka Izbo, przypadło mi w udziale sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z druku nr 3599. Marszałek Sejmu, zgodnie z artykułem 37 ust. 1 i artykułem 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował w dniu 4 lipca 2019 roku powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu pozytywnie zaopiniowała jednogłośnie procedowany projekt ustawy. Ustawa bardzo oczekiwana przez wiele osób. Bardzo dziękujemy za tą ustawę i komisja wnosi, Wysoki Sejm, aby uchwalił procedowany projekt ustawy z druku nr 3599. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję i w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwość przedstawi stanowisko pan poseł Robert Warwas. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, druk sejmowy 3599. Wysoka Izbo, celem wprowadzenia zmiany dotyczącej rozszerzenia katalogu składników wynagrodzenia o dodatek za staż pracy jest zapewnienie bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawę sytuacji pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Proponowana nowelizacja ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Podkreślić należy, że projektowana zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez stronę pracodawców i stronę pracowników Rady Dialogu Społecznego. Ponadto, zdaniem stron, wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę przyczyni się m.in. do zwiększenia motywacji pracowników i ich przywiązania do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z konstrukcją ustawową minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym, obejmuje również m.in. dodatek za staż pracy. Z uwagi na rozbieżności stosowanego nazewnictwa oraz odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy w celu usunięcia mogących pojawić się wątpliwości, projekt ustawy wprowadza definicję dodatku za staż pracy i bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku. W obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona bez stażu pracy lub krótkim stażem pracy, wykonującą jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. W praktyce sytuacja ta powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników posiadających dłuższy staż pracy, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niższe niż osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową. Dotyczy to sytuacji, w których wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za staż pracy kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest corocznie podwyższane w związku ze wzrostem tego wynagrodzenia. Jednocześnie pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej wysokości, wliczając to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatek za staż pracy. W takich przypadkach podmiotowy dodatek
przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe związane z długotrwałym zatrudnieniem. W projekcie ustawy zaproponowano, aby zmiany weszły w życie 1 stycznia 2020 roku, z wyjątkiem przepisów przejściowych, które mają zacząć obowiązywać od 1 września 2019 roku. Chodzi o możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę i pracownika negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mając na uwadze pozytywne skutki proponowanych zmian, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Zapraszam panią poseł Joannę Frydrych, Klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, do przedstawienia stanowiska w imieniu tego klubu. Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Celem omawianej ustawy jest rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia o dodatek za staż pracy. Dotyczy to osób, które posiadają dłuższy staż pracy, a ich wynagrodzenie jest na poziomie minimalnym. Proponowana zmiana zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawi sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Minimalne wynagrodzenie za pracę to gwarancja minimalnego poziomu wynagrodzenia dla każdego pracownika. W obecnym stanie prawnym minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Do wynagrodzenia zasadniczego doliczane są inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczane do wynagrodzeń osobowych, w tym również dodatek za staż pracy, aby w konsekwencji pracownik otrzymał wynagrodzenie minimalne. Podkreślenia wymaga fakt, że dodatek za staż pracy nie ma również charakteru obligatoryjnego, a zasady przyznawania tego dodatku regulują odrębne przepisy. W zależności od przepisów obowiązujących u danego pracodawcy, staż pracy uprawniający do przedmiotowego dodatku może mieć charakter ogólny, zakładowy lub branżowy. Podstawą jego przyznania jest posiadany przez pracownika staż pracy, czyli kryterium o charakterze obiektywnym i sprawdzalnym. Biorąc pod uwagę, że u poszczególnych pracodawców obowiązują odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy oraz stosowane jest różne nazewnictwo, co może wprowadzać wątpliwości co do interpretacji, ustawa ta wprowadza definicję dodatku za staż pracy. Zmiana ta spowoduje, że przedmiotowy dodatek będzie pełnił rolę gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe związane z długotrwałym zatrudnieniem. I podsumowując, wyłączenie dodatku za staż pracy z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia będzie dotyczyło tylko pracodawców, którzy według odrębnych przepisów mają obowiązek wypłacania przedmiotowego dodatku. Podwyższenie wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników posiadających dłuższy staż pracy może przyczynić się do zwiększenia stabilizacji zatrudnienia, ale projektowana zmiana spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia pracowników objętych regulacją, a tym samym może skutkować obniżeniem osiąganych przez przedsiębiorców zysków. W związku z wejściem w życie omawianych przepisów możemy zaobserwować niewielki wzrost wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Pani marszałek, Wysoka Izbo, biorąc pod uwagę, że ustawa wywoła pozytywny skutek społeczny, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska poprze omawiany projekt ustawy. Dziękuję. Dziękuję pani poseł i zapraszam na mównicę panią poseł Agnieszkę Ścigaj, która przedstawi stanowisko w imieniu klubu Kukiz15. Bardzo proszę. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu Kukiz15 do druku 3599, zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa oczywiście oczekiwana społecznie, sama wielokrotnie pisałam interpelację w tej sprawie. Wiele pracowników niższego szczebla w szkołach, nie nauczycieli, ale tych obsługujących, wiele pracowników szpitala, w służbie zdrowia, w różnych placówkach zgłaszało ten postulat, czuli się mocno pokrzywdzeni tym, że rzeczywiście pracują po 30 lat, po 20 parę lat i w tym zarabiają
minimalne wynagrodzenie i do tego wliczane im jest coś, co im się należy, bo jest to za wysługę lat, więc ustawa potrzebna społecznie, oczekiwana, cieszę się, że ona jest procedowana. Oczywiście można by pójść dalej i również tą drogą nie wliczać do tego na przykład dodatku za pracę w szczególnych warunkach, co jest rzeczywiście też bardzo ważnym postulatem, bo akurat ten dodatek przysługuje osobom, które no, mają trudną pracę i warunki, w których pracują, często odbijają się na ich zdrowiu, więc uważam, że powinno pójść w tym kierunku i szczególnie zwracam się tu do koleżanek, kolegów, którzy są ze związków zawodowych. Myślę, że ten postulat powinien być też jakby uwzględniony. Chcę zwrócić tylko uwagę na jedną ważną rzecz, przede wszystkim na to, że wzrost płacy minimalnej, duży wzrost za rządów Prawa i Sprawiedliwości, co akurat jest dobrym rozwiązaniem. Również to uwzględnienie tego dodatku stażowego, czy nieuwzględnianie w tej płacy minimalnej, będzie rzutować na koszty, szczególnie drogimi placówek wspierających osoby niepełnosprawne, jak warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy. Już w tej chwili w tych placówkach koszty na wynagrodzenia, bo pracują tam specjaliści, sięgają do 90% całości kosztów, ale wspomnę, że tam pracują specjaliści bardzo często za właśnie minimalne wynagrodzenie. Niestety są tam duże braki kadrowe. Jeżeli za tym nie pójdzie myślenie o tym, jak wzmocnić te placówki, to prawdopodobnie w toku dzisiejszych prac również rozmawialiśmy o różnych systemowych rozwiązaniach wobec osób niepełnosprawnych, to będzie problem z podstawowym, z bardzo ważnym ogniwem, jakim są warsztaty terapii zajęciowej w tym systemie i nie będzie kto miał zajmować się osobami niepełnosprawnymi w systemie dziennym, bo naprawdę nie znam warsztatu terapii zajęciowej, który w tej chwili nie poszukuje na rynku pracy osób z zatrudnieniem, z określonymi kwalifikacjami, których wymaga od nich ustawa. Więc trzeba brać to pod uwagę, że dobrze, że wynagrodzenia rosną, dobrze, że pracownikom się poprawia, natomiast trzeba brać pod uwagę to, że tego typu placówki prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego i trzeba myśleć perspektywicznie, aby to nie stało się przeszkodą albo jakimś problemem związanym z tym, że nie będzie miał kto w nich pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Krystian Jarubas przedstawił stanowisko klubu Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska na piśmie. Tak więc w imieniu koła Wolni i Solidarni zabierze głos pani poseł Małgorzata Zwiercan. Bardzo proszę. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu koła poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Omawiany projekt ustawy zmierza do wyłączenia tzw. dodatku stażowego, czy też dodatku za wysługę lat z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. Wedle proponowanych przepisów dodatek ten zostanie wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Cieszy mnie, że za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu podczas komisji jej członkowie opowiedzieli się jednogłośnie. Jest to bowiem oczekiwana zmiana, szczególnie przez tę część społeczeństwa, która zarabia najmniej oraz przez zatrudnionych w sektorze publicznym. Dzięki tym regulacjom osoby te przeciętnie zyskają około 200 zł miesięcznie. Zgadzam się, że wprowadzone zmiany zapewnią bardziej przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę, co przełoży się na bardziej sprawiedliwy sposób wynagradzania pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie. Jak wskazywano podczas komisji, dodatek stażowy przestaje pełnić funkcję nagrody i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe związane z długotrwałym zatrudnieniem. Podzielam opinię, że proponowane regulacje nie tylko pozytywnie wpłyną na wynagrodzenie w sektorze publicznym, ale również na wzajemne stosunki pracowników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 roku, z wyjątkiem przepisów przejściowych, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 roku. Koło Poselskie Wolni i Solidarni popiera procedowany projekt w całości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do zadawania pytań. Czy ktoś z pań posłanek i panów posłów chce jeszcze wpisać się na listę? Nie widzę, więc zamykam tą listę. Rozpoczyna pani poseł Maria Nowak, Prawo i Sprawiedliwość. Czas 1 minuta. Witam, dzień dobry. Nie widzę pani poseł. W takim razie pan poseł Ryszard Wilczyński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Platforma Obywatelska jest oczywiście za tym, żeby cenić ludzką pracę w każdej możliwej formie. I to rozwiązanie przyjmujemy jako rozwiązanie kierunkowo pozytywne, ważne, istotne. Niemniej na pewno obarczone pewnymi ryzykami, to znaczy rozumienia zmiany przez pracodawców i rozumienia zmiany przez pracobiorców. Tutaj pytanie, czy państwo już kontaktowaliście się, czy zamierzacie poprosić Państwową Inspekcję Pracy o szerszy instruktaż w tej kwestii, bo wydaje się, że tutaj usunięcie konfliktów potencjalnych jest ważne. I drugie pytanie. Otóż najniższe wynagrodzenie niestety jest również elementem rzeczywistości sektora publicznego, samorządowego i rządowego. Czy państwo macie analizy, w jakim zakresie ta rzecz dotyczy właśnie sektora rządowego i czy z waszej strony pójdą impulsy w kierunku stosownych resortów, aby uwzględnić te zmiany w naliczeniu kwot z budżetu państwa na rok przyszły dla poszczególnych podmiotów? Dziękuję. Dziękuję. Pani poseł Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Panie Ministrze, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, bo dzisiaj jako poseł Prawa i Sprawiedliwości również mogę bardzo wyraźnie powiedzieć swoim wyborcom, że prośby, które kierują w biurze poselskim, są wysłuchiwane, przekazywane do resortów i państwo je analizujecie i stąd dobre projekty ustaw. Chciałam zapytać o dwie kwestie. Ponieważ do mnie docierały sygnały głównie ze środowiska pracowników samorządowych, głównie obsługowych w jednostkach organizacyjnych, jak wygląda ta kwestia w skali kraju? Ile pracowników może skorzystać z tej ustawy? I druga kwestia, czy przewidujecie państwo dalsze wyłączenia z obliczenia wynagrodzenia minimalnego? Bo również takie postulaty się pojawiają. Jednak żeby zachować taką funkcję motywacyjną wynagrodzenia, można byłoby iść krok dalej. Chcę zapytać, czy są inne jeszcze postulaty i przemyślenia w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję. Pani poseł Paweł Papke, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję pani marszałek. Szanowne panie, panowie posłowie. Celem, tak w skrócie, oczywiście omawianej ustawy jest rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia. Niestety nie rozumiem, dlaczego w związku z krótkim wejściem tej ustawy w życie nie mogła być ona, ta ustawa, procedowana wcześniej, tak aby mogli do niej się lepiej przygotować przedsiębiorcy. W związku z wyłączeniem podatku za staż ze składników minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosną koszty pracy, co obniży zysk przedsiębiorców. I tutaj mam pytanie, czy rząd wie, na jakim poziomie te koszty wzrosną? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Jarosław Gonciarz, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Podwyższenie wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników sektora publicznego legitymujących się dłuższym stażem pracy może przyczynić się do zwiększenia stabilizacji zatrudnienia w sektorze publicznym. Czy projektowana zmiana będzie miała wpływ na pracowników sektora prywatnego, którzy przewidują lub nie w swoich regulacjach płacowych wypłatę dodatku za staż pracy? Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Rafał Mucha, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Nie, nie jest pan poseł. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. To niewątpliwie pożądana i ważna zmiana, ważny projekt ustawy. Powinniśmy dążyć do płacy godziwej. Taki powinien być nasz cel. Ale w związku z tym konkretnym projektem mam pytanie, żeby rozwiać też obawy do pana ministra.
Czy te zmiany, o których mówimy w kontekście ostatnich 4 lat i zmian płacy minimalnej, znaczącego wzrostu, czy możemy znaleźć jakąś korelację, a zwłaszcza negatywną, co do wzrostu gospodarczego, co do poziomu PKB? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Piotr Cieśliński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Niewątpliwie proponowane w projekcie ustawy zmiany spowodują podniesienie płacy minimalnej do kwoty 2450 zł brutto. Jednak, jak wynika z analizy pracodawców RP, kwota ta zdecydowanie wykracza poza szacowane prognozy gospodarcze. Wpłynie ona negatywnie na konkurencyjność małych firm, szczególnie tych z regionów słabiej rozwiniętych i bez wątpienia wielu z nich będzie groziło widmo bankructwa. Ja jestem posłem z województwa warmińsko-mazurskiego, a więc regionu, którego ten problem będzie dotyczył w stopniu szczególnym. Dlatego mam pytanie do pana ministra. Czy przedmiotowy projekt ustawy był poprzedzony badaniami w kierunku ustalenia skutków, jakie będą miały proponowane zmiany na sytuację gospodarczą, a w szczególności na los małych i średnich przedsiębiorstw? Jeśli tak, to jakie instytucje dokonywały tej analizy i z jakim wynikiem? I czy z uwagi na ewidentne zagrożenia, o których wspomniałem, rząd przewidział jakiekolwiek działania osłonowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogłyby zaradzić tej niekorzystnej sytuacji? Dziękuję bardzo. Dziękuję. I ostatnie pytanie w tym punkcie zada pani poseł Maria Nowak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Dziękuję, pani marszałek. Panie ministrze, to, że płace wzrastają, to nie ma żadnej wątpliwości, że to jest bardzo dobra i bardzo dobry kierunek, bardzo dobra sytuacja. Ale ja zadaję pytanie w imieniu przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo prosili mnie o zadanie tego pytania, zwłaszcza tych, którzy wykonują swoje usługi na rzecz spółek Skarbu Państwa. Bardzo często te przetargi, które wygrywali, były ogłoszone przed 2 laty, przed rokiem. Zazwyczaj takie przetargi spółek Skarbu Państwa na usługi są czasem na 2-3 lata. I dla nich w tej chwili już to jest zupełnie nieopłacalne działanie. Czy rząd przewiduje, czy to widzi rząd, że kolejna podwyżka tych płac, oni są za tym, żeby ona nastąpiła, tylko że po prostu wymagałoby to pewnych renegocjacji czy jakichś aneksów do tych umów, które przed 2-3 laty wynegocjowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiadać na pytania w tym punkcie będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan Stanisław Szwed. Pani marszałek, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję za tę debatę i wszystkim klubom za poparcie bardzo dobrego projektu, jakim jest wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej. Myślę, że warto tutaj dzisiaj podsumować ten okres prawie 4-letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości i to, co zrobiliśmy w zakresie godnej płacy, godnych warunków pracy, bo płaca minimalna jest takim elementem i myślę, że dzisiaj możemy tutaj spokojnie powiedzieć, że w tym zakresie dokonaliśmy dużego przełomu. Z jednej strony podnieśliśmy płacę minimalną w stosunku do roku 2015 w tej kwocie 500 zł, a wiemy, że w 2020 roku ta kwota będzie jeszcze wyższa o 200 zł, czyli 700 zł wzrost płacy minimalnej, ale co jest najważniejsze, to utrzymanie poziomu płacy minimalnej na poziomie ponad 47% w stosunku do średniej płacy krajowej. To utrzymanie płacy na takim wysokim poziomie uprawnia nas do tego, że my dzisiaj możemy mówić, że w krajach Unii Europejskiej mamy jeden z najwyższych wskaźników, jeśli chodzi o płacę minimalną. Czyli to jest ten pierwsza rzecz. Druga rzecz, zlikwidowaliśmy tak zwane subminimum, czyli to, co było też zmorą szczególnie młodych pracowników, czyli do 5 lat była płaca minimalna na poziomie 80%. Po wprowadzeniu tej zmiany wszyscy otrzymują 100%. I to też, myślę, jest takie pokazanie drogi, jaką przeszliśmy. No i trzecia bardzo ważna zmiana w tym zakresie to oczywiście było wprowadzenie stawki minimalnej godzinowej. To był przełom, jeśli chodzi o walkę z umowami śmieciowymi, o stosowanie stawek godzinowych na poziomie kilku złotych, czy nawet
takie były przypadki, że stawka godzinowa była 25 groszy. Tego już nie ma. Dzięki naszym rozwiązaniom to zniknęło. Dzisiaj robimy kolejny bardzo ważny element zmiany, jakim jest wyłączenie dodatku stażowego. Dodatek stażowy tak naprawdę dotyka sferę publiczną, czyli w zakładach pracy, w prywatnych zakładach pracy to oddziaływanie jest znikome, bardzo małe. W niewielu zakładach pracy dodatek stażowy jest wypłacany. W sferze publicznej tu były pytania, myśmy oszacowali, 56 tysięcy osób może z tego korzystać. Koszt w 2020 roku 139 milionów złotych. I to są te koszty, które do tego musimy też dołożyć. Oczywiście, że przy propozycji budżetu państwa na 2020 rok są zagwarantowane środki, choćby ta propozycja 6-procentowego wzrostu płac w sferze publicznej zapewnia sfinansowanie tych rzeczy, ale najważniejsza rzecz, która też jest w tych przepisach, to jest też wyrównanie szansy, bo dzisiaj pracownik, który ma długoletni staż, no, był czasami traktowany przez swojego pracodawcę gorzej niż ten, który przychodził do pracy. Średnio szacujemy, że wzrost tego tytułu wyłączenia stażowego z płacy minimalnej będzie na poziomie 206 zł. Były pytania dotyczące kwestii negocjacji, ustalania. Tak, ta ustawa była przedmiotem prac Rady Dialogu Społecznego. Mamy pozytywną opinię zarówno ze strony pracodawców, jak i związków zawodowych. Jest uchwała Rady Dialogu Społecznego, która pozytywnie odniosła się do tej propozycji. Również projekt był, tak jak pan tutaj pytał, pan poseł, dotyczący Państwowej Inspekcji Pracy. Również ta kwestia była przedmiotem opinii i tutaj ze strony Państwowej Inspekcji Pracy nie ma, że tak powiem, problemu, jeśli chodzi o stosowanie płacy minimalnej. Także podsumowując, cieszymy się, że dzisiaj możemy kolejny element z płacy minimalnej wyłączyć. To jest wyłączenie z dodatku stażowego i myślę, że w następnej kadencji Sejmu będziemy robić kolejne kroki, aby te podwiązania, które są jeszcze pod płacą minimalną, eliminować. O jednej mówiła pani poseł, dotyczące choćby dodatku za pracę w warunkach szkodliwych. To jest, myślę, ten element, który powinien być następnie brany przy płacy minimalnej. Dzisiaj się cieszymy, że płaca minimalna w Polsce wzrasta, jest utrzymywana na dobrym poziomie, tak powiedziałem, 47%. 2250, w przyszłym roku 2450, stawka godzinowa dzisiaj 14,70, w przyszłym roku 16. Jeżeli dołączymy to wyłączenie stażowego, to ten wzrost wynagrodzeń będzie jeszcze wyższy. Wszystkim klubom jeszcze raz dziękuję za poparcie tego projektu. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Wolę zabrania głosu zgłosiła również sprawozdawca komisji, pani poseł Urszula Rusecka. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, chciałam w imieniu członków komisji i Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość bardzo podziękować za tą ustawę, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Wyłączenie stażowego z minimalnej pensji było przedmiotem rozmów w naszych biurach poselskich i bardzo oczekiwane. I tu udowadniamy po raz kolejny, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem wiarygodnym, realizuje swoje plany, postanowienia. To, o czym już pan minister podejmował, ta minimalna pensja na poziomie w przyszłym roku 2450, to przypomnę, że to jest ponad 700 zł za 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrosła. Również stawka godzinowa, przypomnę, że za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u to była 3,5 zł. My podnieśliśmy ją do kwoty ponad 14 zł i to sprzyja godnemu jakby wyrównywaniu szans i zmierzamy do tego, żeby te nasze najniższe zarobki były na godnym poziomie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.